Cześć, z tej strony Adrian. Czas na kolejny materiał z serii Akademia Elektryka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przekaźnikami czasowymi i ich podstawowymi funkcjami. Zapraszam! Przekaźniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej, np. do sterowania wentylacji, ogrzewania czy też sygnalizacji. Omówię ich przeznaczenie i zasadę działania na podstawie dwóch wybranych modeli produkowanych przez firmę FNF w Pabianicach tuż obok Łodzi. Pierwszym z nich jest przekaźnik czasowy programowalny, dwukanałowy o oznaczeniu PCU510 Duo. Służy on do sterowania czasowego urządzeń w układach automatyki domowej lub przemysłowej według programu czasowego ustalonego przez użytkownika. Oznacza to, że możemy go wykorzystać do załączenia lub wyłączenia urządzenia bądź grupy urządzeń, czy po prostu obwodu elektrycznego, po upływie zaprogramowanego czasu opóźnienia załączenia lub wyłączenia. Kolejne urządzenie to przekaźnik czasowy programowalny jednokanałowy o oznaczeniu PCS516 UNI, którego zastosowanie jest identyczne jak w przypadku poprzednika, ale możliwości znacznie większe dzięki szerszej palecie dostępnych funkcji czasowych, a także uniwersalnemu zasilaniu od 12 do 264 V. Zarówno PCU510 Duo, jak i PCS516 UNI oferują możliwość nastawy zakresu czasowego w przedziale od 1/10 sekundy do 576 godzin, to jest 24 dni. Oba przedstawione przekaźniki czasowe, jak podaje producent, mają możliwość zasilania napięciem stałym bądź zmiennym. Pamiętajcie, by podłączyć tylko jedno z wybranych napięć. Model PCU510 Duo możemy zasilić napięciem 24 V AC/DC lub 230 V AC. Natomiast produkt PCS516 UNI wymaga napięcia w zakresie od 12 do 264 V AC/DC. Poprawnie podane zasilanie w obu przypadkach jest sygnalizowane diodą LED. W kolorze zielonym. Dopuszczalna temperatura pracy urządzeń waha się w zakresie od minus 20 do plus 50 stopni Celsjusza, a sam ich montaż odbywa się przy wykorzystaniu szyny TH35. Stopień ochrony prezentowanych przekaźników czasowych to IP20. Na wyjściu do dyspozycji mamy dwa separowane styki NONC o obciążalności do 8 A każdy. W przypadku, gdybyśmy chcieli podłączyć odbiory o większych mocach, należałoby do tego celu wykorzystać styczność. Pamiętajcie, że dla ułatwienia produkty firmy FNF zazwyczaj posiadają nadrukowany schemat podłączenia urządzenia na obudowie. Styki odpowiedzialne za zasilanie cewki przekaźnika to 1 i 3 dla napięcia przemiennego 230 V oraz 4 i 3 dla napięcia stałego 24 V. Natomiast do zacisków od 7 do 12 podłączamy obwody, którymi chcemy sterować czasowo, czyli zaciski 7 i 9 dla pierwszego styku NONC oraz zaciski 10-12 dla drugiego. Prawa część obrazka na obudowie urządzenia przedstawia nam możliwe funkcje pracy przekaźnika czasowego. Pokrótce omówię, jak to wygląda w praktyce. Przekaźnik PCU510 Duo może realizować 4 różne funkcje, oczywiście przy stale podanym napięciu na cewkę przekaźnika. Do wyboru rodzaju realizowanej funkcji służy pokrętło wyboru funkcji. Do czasu załączenia przekaźnika styki pozostają w pozycji 8-7 i 11-10. Po podaniu napięcia zasilającego świeci się zielona dioda LED, styki zostają przełączone w pozycję 8-9 oraz 11-12 i następuje odmierzanie nastawionego czasu pracy T, świeci się czerwona dioda LED. Po odmierzeniu czasu T styki powracają do pozycji 8-7 i 11-10. Ponowna realizacja trybu pracy przekaźnika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu. Przed i po podaniu napięcia zasilającego świeci się zielona dioda LED, styki pozostają w pozycji 8-7, 11-10 i następuje odmierzanie nastawionego czasu pracy T. Po odmierzeniu czasu T następuje przełączenie styków w pozycję 8-9, 11-12, świeci się czerwona dioda LED. Ponowna realizacja trybu pracy przekaźnika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu. Tryb pracy opóźnionego wyłączenia realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawionego czasu pracy i przerwy.
tryb pracy opóźnionego załączenia realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawionego czasu pracy i przerwy. Przy pomocy pokrętła wyboru zakresu czasowego, czyli T ze strzałkami, ustawiamy jeden z wybranych zakresów, następnie pokrętłem nastawy czasu TX ustawiamy wybraną wartość w skali od 1 do 12. Iloczyn tych dwóch wartości jest równy czasowi pracy T. Na przykład 1 minuta razy 7 równa się 7 minut. On przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styków w pozycji 8, 9 i 11, 12. Off przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styków w pozycji 8, 7 i 11, 10. Kolejnym przekaźnikiem, który wybrałem, jest PCS 516 UNI. W tym wypadku mamy do dyspozycji tylko jeden styk NOMC, którego obciążalność prądowa jak u poprzednika wynosi 8 A. Sposób podłączenia jest podobny, ale z racji tego, że to urządzenie dysponuje większą liczbą funkcji, występują jednak pewne różnice. Przewody zasilające podłączamy do zacisków 1 i 3, natomiast obwody odbiornika do zacisków od 10 do 12, gdzie 10-11 to styk NC i 11-12 to styk NO. Styk numer 9 jest wejściem dla sygnału sterującego start, a styk numer 7 wejściem dla sygnału reset. W tym miejscu zatrzymajmy się na chwilę. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj dwa dodatkowe sygnały. Sygnał start, który wyzwala odmierzanie czasu opóźnienia, oraz sygnał reset, który resetuje wartość odmierzonego czasu opóźnienia. W dalszej części pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Istotną różnicą jest ilość dostępnych funkcji, jest ich aż 10, czyli o 6 więcej niż w PCU 510 Duo. Opowiem Wam o wszystkich możliwościach tego przekaźnika i przedstawię najciekawsze z nich. Generowanie pojedynczego impulsu o czasie T z boczem narastającym sygnału start. Wyłączenie przekaźnika na określony czas T z boczem narastającym sygnału start. W trakcie odmierzania czasu układ nie reaguje na sygnał start. Pamiętajcie, że podanie napięcia reset w trakcie wykonywania funkcji powoduje dla funkcji A, B, C, D oraz F realizację trybu pracy od początku, dla funkcji F, G, H oraz I powrót przekaźnika do stanu początkowego i oczekiwanie na sygnał start. Dla funkcji K trwałe załączenie styku przekaźnika w pozycji 11-12. Zwróćcie uwagę, że ustawienie przełącznika obrotowego zakresu czasowego w pozycji ON przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku w pozycji 11-12. OFF przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku w pozycji 11-10. Na stronie internetowej producenta, link w opisie, znajdziecie szczegółowe dane techniczne oraz dokładne schematy programowania każdego z omawianych w dzisiejszym filmie przekaźników czasowych. A na dziś to wszystko, zapraszam na kolejne odcinki. Pamiętajcie, że nic nie jest tak trudne, jak się na początku wydaje. Do zobaczenia!